Witam serdecznie fanów Blendera. Modelując obiekty 3D, szczególną uwagę zwracamy na profil krawędzi. Super wygląda obiekt właściwie wyprofilowany. Blender, jak każdy inny program do modelowania 3D, posiada narzędzia pozwalające modelować krawędzie. Krawędzie trzech typów. Krawędź fałda, krawędź skos ważony i krawędź rozcięcia. Jak nad tymi wszystkimi krawędziami zapanować? Tego dowiesz się z dzisiejszego poradnika. Zapraszam na film. Na okoliczność dzisiejszego poradnika przygotowałem sobie taki oto model i wyróżniłem na nim trzy rodzaje krawędzi. Widzimy tutaj krawędź koloru magentowego. Jest to krawędź typu kris, fałda. Krawędź koloru niebieskiego. Jest to kontrolowany skos, skos ważony i krawędź koloru seledynowego, krawędź rozcięcia. Teraz powiem, jak takie krawędzie do obiektu dodawać. Jak widzicie, do obiektu zostały dodane modyfikatory. O modyfikatorach powiem za chwilę. To modyfikatory wyznaczają kształt finalny. A teraz przejdźmy do pierwszej krawędzi. Krawędź kris. Wyselekcjonuję ją. To jest cała pętla. I krawędź kris kreuję poprzez zakładkę item, wykorzystując tutaj ten manipulator. Wartość 0. Nie mam przypisanego atrybutu kris. Wartość 1. Atrybut kris został przypisany. Mogę to zrobić również w inny sposób, korzystając ze skrótu klawiaturowego Shift E. Wykonuję ruch myszą, no i widzicie, przypisuję kolor magentowy i w miejscu ulokowania krawędzi tworzę fałdę. Ta fałda i jej styl zależy od tego, w jakim miejscu krawędź jest usytuowana. Może GX i widzicie, jak to przebiega. Kolejna krawędź. Krawędź kontrolowania skosu. Krawędź koloru niebieskiego. Shift-Alt wyselekcjonuje całą pętlę. I tą krawędź kreuję poprzez zakładkę item. I tutaj to okno. Wartość 1.0 to maksymalny skos. Wartość 0 brak skosu. Skos mogę utworzyć w inny sposób, wykorzystując zakładkę Edge i tutaj klikam przypisz wagę i wykonuję ruch myszą. Skos produkuje. Kolejna krawędź. Krawędź koloru seledynowego. Jest to krawędź rozcięcia. Wyselekcjonuję krawędź rozcięcia. Krawędź rozcięcia dzieli mi obiekt na dwa segmenty, ale może na początek, jak sobie taką krawędź dodać. Tutaj korzystam
z polecenia Ctrl-E. I wybieram opcję Mark Sharp. Gdybym chciał zdjąć krawędź rozcięcia, no to zdejmuję Ctrl-E, Mark Sharp. Rozcięcie dzieli krawędź na dwie przystające do siebie krawędzie. I w ten sposób otrzymuję dwa segmenty tego samego obiektu. Zobaczcie. L. Wybieram opcję Sharp i zaznaczyłem segment pierwszy. Wybieram oczywiście orientacja zaznaczenia według poligonów. Teraz tak, L, zaznaczam segment drugi. Ctrl-I, odwracam zaznaczenie, H, ukrywam. I widzicie tutaj podgląd do wnętrza obiektu. Alt-H. Teraz pokażę Wam, jakie znaczenie w tym wszystkim odgrywają modyfikatory. Wyłączę widoczność modyfikatorów. I miałem taki oto prymitywny obiekt. Na początku utworzyłem krawędź Crease. I dlatego też, żeby efekt mojej pracy był widoczny, do prymitywnego kształtu dodałem modyfikator subdywizji. Modyfikator subdywizji wyoblił kształt, bowiem pracuje on w trybie Catmull-Clark. W trybie simple bym miał taki efekt. Dodatkowo, żeby uzyskać gładką powierzchnię na obiekcie, uaktywniłem modyfikator wagi normalnych. Żeby ten modyfikator właściwie zadziałał, musiałem uaktywnić opcję auto wygładzanie normalnych. Tak jest bez, tak jest z auto wygładzaniem. Wiemy już, o co chodzi. Teraz dodałem modyfikator Edge Split. Modyfikator Edge Split dodany w tej kolejności z wyłączoną opcją kąty działa tylko na krawędź rozcięcia. Widzicie to? Tak działa i na krawędź crease. Na krawędź rozcięcia, gdy wyłączę kąty, działam wyłącznie na krawędź rozcięcia. Żeby rozcięcie było widać, dodałem modyfikator Solidify. Może ukryję ten segment LH i modyfikator Solidify dodaje akurat w tym przypadku fazę. Zobaczcie. Włączam go, pojawiła się faza. Gdybym wyłączył tutaj opcję RIM, miałbym wypełnienie wnętrza. Z włączoną opcją RIM tylko mam fazowanie. To fazowanie pomaga utrzymać profil. I dlatego dodaję modyfikator Solidify. To co? Wracam do ustawień. Alt-H. Teraz kolejny modyfikator. Modyfikator Bevel.
Modyfikator Bevel pracuje z metodą kątową. Ma ustawioną wartość 1/100, dodatkowo profil z wyłączoną opcją Clamp Overlap. Może włączę ten modyfikator, zobaczycie efekt. Modyfikator ten działa tutaj na tej fazie i jednocześnie oddziaływuje na Chris. Widzicie różnicę. Tutaj mogę ustawiać określone opcje i wprowadzać na przykład większy parametr amount, dodawać dodatkowe segmenty podziału i w ten sposób kreować te dwie krawędzie. OK, to wracam do ustawień, które miałem na początku. Kolejny modyfikator w stosie to modyfikator Bevel. Modyfikator Bevel pracuje nie w trybie kątowym, a w trybie ważonym. A jak wiemy, tryb ważony dotyczy krawędzi koloru seledynowego i tworzy kontrolowany skos. No zobaczmy, włączę ten modyfikator. Widzimy skos, przybliżę się. Skos widzimy dokładnie. Tak go nie ma, teraz jest. I tutaj, korzystając z ustawień, mogę konfigurować ten skos. Zrobić go szerszy, węższy. Dodać segmenty skosu. 2 na przykład. Ja miałem 4. Dodatkowo mogę w trybie, już szukam, bo mi to zniknęło, profile kreować, czy ten skos ma być wklęsły, czy może wypukły. Ja postawiłem na wklęsłość. I przy pomocy zestawu tych modyfikatorów uzyskałem taki oto detal. Teraz Wam jeszcze coś innego pokażę. Zaznaczę tą pętlę krawędzi. Mam oczywiście dodane do obiektu modyfikatory, które utrzymuję. I teraz do tej krawędzi dodam atrybut Chris. Utworzyłem fałdę dokładnie na tej krawędzi. Ctrl B. Teraz użyję fazowania. Zrobię fazę. Zaznaczę tą krawędź zewnętrzną. I na tej krawędzi zastosuję drugi efekt. Efekt rozcięcia. Jest to możliwe. A więc Ctrl E, Mark Sharp. Krawędź nie zmieniła koloru, ale rozcięcie powstało. Teraz zobaczcie, co się stanie, gdy zmienię parametr Chris i zdejmę go. No to mam krawędź koloru seledynowego. Ale
Już w tym miejscu nie mam cylindrycznego kształtu. Chris ten kształt cylindryczny podkreśla. Na tej krawędzi próbuję dodać skos kontrolowany. A więc wchodzę do trybu Edge i wybieram opcję kontrolowany skos i wykonuję ruch myszą. I widzicie, ten skos kontrolowany tutaj zostaje dodany na tej krawędzi. I tworzę taki oto detal. Jaki to ma być skos, decyduję. Pewne formy możemy tutaj tworzyć, łączyć je ze sobą i w ten sposób produkować ostateczny kształt, ostateczną formę naszego obiektu 3D. Modyfikatory i ich kolejność w stosie odgrywa istotne znaczenie i na to musimy zwrócić uwagę. Może jeszcze Wam przybliżę ustawienia modyfikatorów. Popatrzcie. I praktycznie to wszystko w moim dzisiejszym poradniku. Czas na podsumowanie. Teraz już wiesz, jak za pomocą modyfikatorów właściwie modelować krawędzie w Blenderze. Gdy opanujesz sztukę modelowania krawędzi, będziesz budował całkiem udane formy 3D i czerpał z tego tytułu niemało satysfakcji. Dziękuję za uwagę.